Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wiernych w Kościele Świętego Zachariasza w drugą niedzielę zwykłą. Napełnijcie stągwie wodą, polecił Jezus sługom na weselu w Kanie Galilejskiej i przemienił je w wino, które daje radość. Zebrani na Eucharystii my również uczestniczymy w weselnej radości. Ta radość jednak nigdy nie ustanie. Msza Święta jest sprawowana w intencjach. O zdrowie i Boże błogosławieństwo w nowym roku dla Władzi, Kasi, Adama i Aleksa. O dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla rodziny Strzok. Oraz intencji świętej pamięci zmarłych. Mieczysława Paska, Heleny i Franciszka Cudzich, Marii Kusiba, Stefanii Strzok, Władysława Dulian, zmarłego świętej pamięci Mariana Zobowskiego, Piotra Kozłowskiego, Magdaleny i Stefana Masłowskich, Janiny Tarasimowicz, Jana Baranka, Mieczysława Niemotko, Władysława Mrozika, Stanisława i Stanisławy Soba, Zbigniewa Kozuba, Stefana Patera. Mszy Świętej przewodniczy ksiądz Antoni. Informujemy, że przebywający w świątyni mają obowiązek nałożenia maski. Wszystkich prosimy o dezynfekcję rąk i zachowanie dystansu. Komunię Świętą do ust można otrzymać wyłącznie przy tabernakulum. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych i powstanie. Kolęda numer 40. Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Amen. Na wstępie przedstawmy Panu Bogu nasze osobiste prośby bądź też podziękowania, z którymi przyszliśmy do świątyni. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy
Wszechmogący wieczny Boże, Ty rządzisz niebem i ziemią. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Przez wzgląd na Syjon nie umilknę. Przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę. Dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie. I nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona. O krainie Twej już nie powiedzą spustoszona. Raczej Cię nazwą moje w niej upodobanie, a krainę Twoją poślubione. Albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozładuje. Oto Słowo Boże. Pośród narodów głoście chwała Pana, pośród narodów głoście chwała Pana. Śpiewajcie Panu pieśnową, śpiewaj Panu ziemią cała, śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Każdego dnia głoście Jego zbawienie, głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Przynieś
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiego umiejętności poznawania według tego samego Ducha. Innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Oto Słowo Boże. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, rozpoczęliśmy okres zwykły w Kościele. Po radosnych świętach Bożego Narodzenia, pierwszy z dwóch okresów zwykłych rozpoczął się w poniedziałek. Okres zwykły dlatego, że w zasadzie nie ma większych świąt, tak jak Wielkanoc, Boże Narodzenie. Okres zwykły, czyli charakteryzujący się taką zwykłością, aczkolwiek dalej jest niezwykły, ponieważ sprawujemy Eucharystię i inne sakramenty. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy o pierwszym cudzie Jezusa w Kanie Galilejskiej, cudzie, który rozpoczyna Jego działalność publiczną. A było to około 30 roku Jego życia. Wcześniej, co słyszeliśmy tydzień temu, Pan Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan od Jana Chrzciciela, proroka, który był na granicy dwóch testamentów, Starego i Nowego. To właśnie jego matkę, kuzynkę nawiedziła Maryja i to on, Jan Chrzciciel, jako bardzo pokorny człowiek, ochrzcił Jezusa, mówiąc, że nie jest godzien nawet rozwiązać rzemyka u jego sandałów. I dzisiaj mamy pierwszy cud, który uczynił Jezus, rozpoczynając swoją działalność. Działalność publiczną, nauczanie publiczne. Rzecz dzieje się w Kanie, w Galilei, gdzie, jak słyszeliśmy, najpierw została zaproszona tam matka Jezusa, Maryja, a później, jak słyszeliśmy, zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Każdy z nas nieraz w życiu był na weselu i wie, jak ważne jest jedzenie, a także i alkohol. Trudno nam sobie wyobrazić sytuację, gdy nagle czegoś z tych dwóch rzeczy brakuje. No bo teraz jak młodzi wyglądać będą przed gościami, jak ich rodzice wyglądać będą również przed ich gościami, którzy najczęściej pomagają przygotować całą uroczystość. I tak się też stało w Kanie Galilejskiej. Zabrakło wina. Oczywiście Maryja, jako kobieta, która wszystko widzi i która jednocześnie pragnie jak najlepiej, podchodzi do swojego syna Jezusa i mówi: nie mają wina, zrób coś. A on jej odpowiada: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Możemy dodać: przecież przyszliśmy na to wesele, bo jesteśmy zaproszeni. Dlaczego ja mam się jeszcze troszczyć o wino, którego zabrakło? I dodaje Jezus: czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Godzina jego pierwszego cudu, czyli ukazania, że jest on nie tylko człowiekiem, ale przede wszystkim Bogiem. I słysząc to, Maryja mówi do sług, którzy posługiwali w czasie wesela:
zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Moi drodzy, te słowa bardzo często są powtarzane na Jasnej Górze. Te słowa ukazują rolę Maryi w życiu Jezusa. Ona jako pośredniczka wskazuje na swojego Syna, aby Jego słuchać i czynić wszystko, co mówi, naucza. I co się dzieje dalej w Kanie Galilejskiej? Stało tam 6 stąpi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Czyli tak jak chrzest, następowało oczyszczenie poprzez zanurzenie w takiej dużej stąpi z wodą, która każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary, około 30-40 galonów. Czyli możemy sobie wyobrazić, jakie duże to były stąpie. I wtedy Jezus mówi do sług: napełnijcie stąpie wodą. Czyli przyszła godzina, w której On mógł kazać swoją boską naturę, czyniąc cud. Słudzy napełniają stąpie wodą. I co się dalej dzieje? Jezus mówi: zanieście staroście weselnemu, czyli temu, który jakby czuwa nad całością wesela. Oni zanieśli. I teraz możemy sobie wyobrazić szok, jeśli chodzi o tego starostę. Kosztuje, i to nie jest woda, ale wino. I co mówi do pana młodego? Bo on nie wie, kto to uczynił, czy ktoś kupił wina, czy przyniósł, ale idzie do pana młodego i mówi takie oto słowa. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Na pewno pamiętamy niejedną prywatkę, spotkanie towarzyskie, gdzie te dobre rzeczy, które podaliśmy na początku, a spotkanie się przedłużyło, już ich zabrakło i co wtedy? Szukamy, co jeszcze mamy. W lodówce, czy gdzieś tam w kabinecie. I najczęściej już to nie są najlepsze rzeczy do zjedzenia ani do wypicia. Po prostu stawiamy je, aby były. A tutaj okazuje się, że wino, które zostało przyniesione przez sługi, jest takiej samej jakości, jak to, którego zabrakło. I dodaje starosta: ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Czyli inaczej, zachowałeś dobrą twarz. Jesteś dobrym człowiekiem, dobrym panem młodym, ponieważ dobre wino jest od początku do końca wesela. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, Pan Jezus działał różne cuda. To akurat jest cudo, które nazywamy cud na naturze. Pamiętamy jeszcze inne cuda na naturze. Kiedy Jezus mówi, aby jezioro ucichło. Ale również są inne cuda, jak wskrzeszenia. Pamiętamy wskrzeszenie Łazarza, córki Jaira. Również cuda jako uleczenia, czyli przywrócenie zdrowia. Tych chyba było najwięcej. I cuda, które miały oczyścić, wyrzucić złe duchy, czyli egzorcyzmy, też zapewne pamiętamy. Jezus poprzez cuda ukazywał, że jest nie tylko człowiekiem, ale Bogiem. Ale nie robił tego,
aby pokazać, jaki jest Superman, ale dlatego, aby ludzie uwierzyli. Patrząc na te cuda, aby uwierzyli, że tu dzieje się coś niezwykłego, że nie człowiek to czyni, ale tutaj musi działać Bóg. I moi drodzy, również i dzisiaj dzieją się cuda. Czasami fizyczne, ktoś uzdrowieje z raka, z innej choroby, ale najczęściej dzieją się cuda duchowe. I to w miejscu, które nazywa się konfesjonałem, kiedy ludzie, wyznając swoje grzechy, otrzymują przebaczenie i wstępują na nową drogę. Drogę bez nienawiści, złości, kradzieży, na drogę w prawdzie i miłości. Również cuda dzieją się w naszych rodzinach, kiedy następuje nawrócenie człowieka na dobrą drogę, kiedy następuje odejście od nałogu. To są cuda. To są miejsca, gdzie działa Bóg. I czasami tak jest, że Bóg działa, czyni cuda nie ze względu, że ta osoba o to prosiła. Bo nie wiem, czy pamiętamy cud uzdrowienia paralityka, kiedy inni spuścili go z dachu na ziemię przed Jezusem, bo taki był tłum. I Jezus mówi, ze względu na ich wiarę, nie na twoją, ale ze względu na ich wiarę, wstań, weź swoje łoże i idź. Co to oznacza? Wiemy dobrze, że czasami inni modlą się za nas. Czasami inni ofiarują swoją modlitwę o cud uzdrowienia, z nałogu, zdrowia. Ale przede wszystkim chodzi o nas, abyśmy uwierzyli, że Bóg działa, ale musimy w to wierzyć. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Wszechmogącego, zanieśmy teraz nasze prośby. Módlmy się za Kościół, oblubienicę Chrystusa, aby promieniował radością obietnicy zbawienia. Ciebie prosimy. Jezus,
Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby jego nauczanie moralne umocniało każdą rodzinę. Ciebie prosimy. Módlmy się za młode małżeństwo, aby sakrament, którego sobie udzielili, umacniała stała obecność Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby poświęcili na to wystarczająco czasu i wysiłku. Ciebie prosimy. Módlmy się o trzeźwość dla tych, którzy utracili miarę w używaniu alkoholu i stał się dla nich zgubnym nałogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji świętej pamięci zmarłych Piotra Kozłowskiego, Magdaleny i Stefana Masłowskich, Janiny Harasymowicz, Jana Balanka, Mieczysława Niemotko, Władysława Mrozik, Stanisława i Stanisławy Sobal, Zbigniewa Kozuba, Stefana Kratera, Mariana Żochowskiego, Mieczysława Paska, Heleny i Franciszka Cudzich, Marii Kusibab, Stefanii Strzok, Władysława Dula. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach nas zgromadzonych na tej liturgii oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla Anny. Oraz w intencjach niewypowiedzianych i tych przedstawionych Bogu w cichości naszych serc. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Ty działasz cuda w naszym życiu. Sprawa, byśmy otwarli nasze oczy i uszy, widząc te cuda, słysząc te cuda, a przede wszystkim wierząc w nie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kolenda numer 43. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem Paschowa Nowina, że Panna czysta, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 ale Bóg zastępuje. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłaś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Zacharem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Dziękując Bogu Ojcu za dar życia, dar rodziny, wiary, za wszelkie dobro i miłość od Niego otrzymane, módlmy się słowami, których nauczył nas Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Thank you.
Kolęda numer 44. Robię listę i brak.
nasz Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś tym samym chlebem eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Proszę usiąść, ogłoszę. Mamy tylko jedno dzisiaj ogłoszenie, że jutro, w niedzielę, po polskiej mszy świętej, odbędą się jasełka polskiej szkoły, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Bóg zapłaci. Proszę powstać. Tak więc, moi drodzy, bazując na dzisiejszej Ewangelii, pierwszym cudzie, który Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej, przemieniając wodę w wino, miejmy świadomość, że cuda działane przez Boga dzieją się i dzisiaj. Są bardziej skryte, bo najczęściej chodzi o nawrócenie, wyjście z nałogu, przemianę życia, przebaczenie. A także dzieją się cuda widoczne. Ktoś odzyskał zdrowie, rak ustąpił. Bóg działa. Należy tylko w to wierzyć. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Kolenda numer 65. Pasterze.